Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na uroczystej konferencji podsumowującej 5 lat realizacji projektu Zachowaj Równowagę, którego pełna nazwa brzmi Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Bardzo dużo osiągnęliśmy podczas realizacji tego programu. Przede wszystkim największym osiągnięciem było zmniejszenie po 2 latach występowania otyłości i nadwagi u dzieci w polskich szkołach o 1%. W szkołach podstawowych udało się zmniejszyć częstość występowania nadwagi i otyłości nawet o 3%. Dowodzi to, że dobrze przeprowadzona akcja edukacyjna, a powiedziałbym kompleks różnych działań edukacyjnych obejmujących całe środowisko szkolne, czyli dyrektorów, nauczycieli, dzieci, jak i również rodziców, przynosi korzyści. Switzerland and Poland decided to support this project because prevention is a very efficient way of allocating financial resources for health as it helps to avoid costly treatment of diseases and lengthy treatment of diseases. But even more important, it contributes to make our lives healthier and happier. Profilaktyka zdrowotna jest niezwykle ważna. Dzięki profilaktyce oszczędzamy mnóstwo pieniędzy na późniejsze leczenie i walkę z chorobami. Także to jest bezcenna działalność, dlatego warto inwestować w profilaktykę.